Jewgenij, z Jagiellonią strzeliłeś jednego gola i to wystarczyło do zwycięstwa. Dzisiaj dwukrotnie pokonałeś bramkarza gości, ale niestety tylko remis. No tak, ale też musimy szanować ten punkt, bo ja myślę, że bardzo ciężki mecz był. Zagrałem dobre drużyny i w drugiej połowie ciężko było naprawdę grać. Oni cały czas utrzymali piłkę. Ale też mali okazje takie dobre do strzelenia trzeciej bramki, ale myślę, że remis był dzisiaj taki jakby sprawiedliwy wynik. Pieczołowicie byłeś tam pilnowany przez ławniczaka, momentami to nie odklejał się od ciebie. No tak, ale w każdym meczu wręcz zawsze z napastnikiem grałem bardzo blisko. Mówisz, że z tego remisu trzeba się cieszyć, bo to jest dodatkowy punkt, to na pewno. No i w perspektywie tych kolejnych meczów także twoja skuteczność też cieszy pewnie Kamila Kuzerę. No oczywiście trzy punkty byłoby lepiej. Chcieliśmy dzisiaj przed meczem mieli takie jakby zadanie zdobyć tu w domu przy swoich kibicach trzy punkty i byłoby dalej już łatwiej na to utrzymanie. No ale jak ja mówię, ciężki mecz był i jeden punkt też trzeba szanować, no ale to co teraz strzelam bramki, to wcześniej powiedział, zawsze chcę strzelać, ale też pracuję na drużynę i dobrze to strzelę bramki, to nie tyle. No niechaj te następne bramki padają, najlepiej już też w Mielcu w tym najbliższym meczu ze Stalą, bo także niezwykle ważne spotkanie. Dziękuję bardzo, dzięki. Jeden punkt tutaj i Kamil Kuzera, i Jewgenij Szykawka mówią, cieszmy się z tego jednego punktu, należy go szanować, też do tego tak podchodzić, czy raczej boli cię i jest ten niedosyt, że straciliście dwa, że mogliście siódmy mecz wygrać przed własną publicznością, a to się nie udało? No na pewno cieszy chyba ósmy nieprzegrany mecz. Z mojej perspektywy gdzieś bolą stracone dwa punkty, bo już dzisiaj mogliśmy zrobić krok milowy do tego, żeby korona się utrzymała. Wygrywaliśmy już 2-1 i gdzieś w dwóch ostatnich minutach brak koncentracji. Wydaje mi się, że jeżeli by było do przerwy 2-1, to dowieźlibyśmy ten wynik. Ale z przebiegu meczu wydaje mi się, że ten remis jest sprawiedliwy. Na pewno bardziej cieszy nas niż Zagłębie. Groźne było to Zagłębie, szczególnie w tych akcjach wyprowadzanych prawą bądź lewą stroną, kiedy tam próbowali ściągać stopera z środka, ze światła pola karnego i zyskiwać tam przewagę. W ogóle sprawiali dobre wrażenie. No wiadomo, Zagłębie jest w miejscu, w którym jest, ale wiedzieliśmy, że to jest bardzo dobry zespół. Ma bardzo młodą kadrę. Jest tam zawodnik taki jak Łakomy, bardzo dobry. Myślę, że gdzieś pójdzie za granicę. Jest jeszcze kilku innych bardzo dobrych zawodników, ale tak jak mówię, gdzieś musimy być bardziej skoncentrowani, jak już mamy ten dobry wynik i wytrzymać to do przerwy, no bo tak jak jeszcze powtarzałem, tym meczem mogliśmy gdzieś się już prawie utrzymać. 12 tysięcy kibiców na trybunach, dzisiaj takie prawdziwe piłkarskie święto, jeszcze pogoda niesamowicie dopisała, można powiedzieć, że pierwszy w Kielcach taki prawdziwie wiosenny mecz. No na pewno bardzo fajnie się gra przy takiej publiczności. Kielce pokazują, myślę, każdego meczu, że jest tych kibiców bardzo dużo. Czy graliśmy z Krakowem, jak było minus 10 stopni, to bodajże było 6-7 tysięcy kibiców. Widać, że nas wierzą, ale to też jest przez to, że po prostu gramy bardzo dobrze w piłkę od tej rundy. Dużo włożyliśmy ciężkiej pracy, żeby dać kibicom tyle radości, bo wydaje mi się, że dawno korona Kielce tak dobrze nie wyglądała w Kielcach. Miłosz, jak zdrowie po tym meczu, bo gdzieś tam cierpiałeś w ostatnich minutach? No lekko spięło mi przywodziciel, wydaje mi się, że to nie jest nic poważnego, no ale zobaczymy jutro, myślę, że będę miał jakieś zabiegi, może USG i będziemy wiedzieć więcej. Powodzenia, Miłosz. Dziękuję wzajemnie. Dzięki.